Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Forcy Horizon. Słuchajcie, powracam sobie wewnątrz Forda GT, którym bardzo udało mi się pięknie tutaj prawie zawrócić. Mamy w tej chwili mistrzostwa, które pamiętacie lub nie, rozpoczęliśmy sobie w poprzednim odcinku. Jest to Ferrari kontra Lamborghini i będziemy kontynuowali te mistrzostwa, ale do następnego wyścigu stwierdziłem, że dojadę sobie tym cudeńkiem. To jest jeden z samochodów, które dostałem za spiny. I jest to Ford GT. Sami widzicie, całkiem ładny. Od wnętrza też wam go mogę pokazać. Wygląda fajnie, nie powiem. Bardzo chętnie bym się przejechał takim cudeńkiem. Ale praktycznie na 100% raczej w życiu okazji mieć nie będę. Ale może to bez znaczenia. W ogóle, czy ja mogę robić te zdjęcia? Bo żeście mówili, Tivur, rób zdjęcia samochodom. Bo coś tam. Halo. No, halo, przesuń się, o. Mogę zrobić temu cacku zdjęcie i co? I dostanę bonus? Przetwarzanie zdjęcia? Co mamy w środku? O, zajebiście wyszło. Takie mi wyszło zdjęcie, serio? Nie tak wyglądało przed chwilą. Fokus poproszę. O, i teraz wygląda bardziej interesująco. Teraz zrób, kurwa, zdjęcie. Może teraz będzie piękniejsze, niż było dosłownie 5 sekund temu. Tak, zapiszmy sobie. Ja nie wiem, czy ja mam w końcu bonusy za te zdjęcia, czy nie. Nie jestem pewien. Nowy plik, bitch. Będzie się nazywał Forza. Wszystkie moje fotki w tej grze będą się nazywały Forza. Pamiętam, że w dwójce sporo robiłem fotek, ponieważ były za to jakieś bonusy. I tutaj też chyba są, ale nie jestem pewien, czy mam wykupiony skill na zdobywanie bonusów za robienie zdjęć samochodom. Teraz jakoś nie zauważyłem, żeby dostał... O, zapomniałem, że ja przecież jadę! Nie zauważyłem, żebym dostał jakiś bonus za zrobienie tego. To chyba trzeba w umiejkach wykupić. Zobaczmy sobie jeszcze raz postęp. Sklep z umiejętnościami. To gdzie to kurwa będzie? To jest to? Rób zdjęcia samochodów i odbieraj gotówkę. No niestety. A nie, ja nie mam tego. Dobra, bo jest biała, a nie niebieskie. Dobra, to sobie może to wykupimy. Następna umiejętność, jaką wykupimy, to może będzie właśnie ta. Ja może powinienem troszeczkę zdrowiej siedzieć, ponieważ zawsze po nagrywaniu z kamerką bolą mnie plecy, bo źle siedzę. To nie jest najlepszy układ. A nie powinno tak być. Wyznaczyłem sobie w tej chwili trasę do kolejnego wyścigu w mistrzostwach. Mamy tych wyścigów 3. W ogóle dzięki wielkie za informację z poprzedniego odcinka, kiedy ta gra się zakończy, że ostatni pokaz to jest wyścig ze sterowcem i to się nam odblokowuje, kiedy dobijemy 10 milionów fanów. Tak więc troszeczkę jeszcze nam zostało, ale pamiętajcie, że z każdym tutaj momentem coraz szybciej tak naprawdę się zdobywa tych widzów, coraz więcej. Weźmiemy sobie z powrotem nasze Ferrari piękne i zobaczymy, jak nam się uda tutaj pojeździć. To ten Ford GT tak nie do końca mi się podoba, muszę przyznać, dlatego raczej się nim bawić nie będę. Podoba mi się za to bardzo to Ferrari, które sobie zakupiłem. Po co się w końcu kupiłem? Jedźmy zatem. Trasa las deszczowy. Widzę, że mamy deszcz właśnie, co może mocno pogorszyć moje umiejętności prowadzenia samochodu. Ale zobaczymy, no zobaczymy, jak to będzie. Wszyscy się będą ślizgać. Jeżeli ja się będę ślizgał, to się wszyscy będą ślizgać. Ale to są pieprzone, sterowane komputerami, kurwa, samochody. Jak ja mam się z tym w ogóle mierzyć? No dobra, może nie będę mówił takich rzeczy. Wygrałem do tej pory, kurde, sporą część wyścigów, w którym brałem udział. W ogóle pokochałem komentarz jeden spod poprzedniego odcinka. Co się tutaj, kurwa, w ogóle dzieje? Gościu, czarny murzyn, troszeczkę sobie zmienię tą stację. Czarny murzyn o imieniu Sofia zorganizował festiwal, na którym sam bierze udział we wszystkich wyścigach i większość wygrywa. O chuj tu w ogóle chodzi? Jezus Mare, jak ja do dupy jeżdżę, strasznie się ślizgam po tym deszczu pomocy. Jedną rzecz muszę zrobić, ta gra jest tak kurwa głośna, przynajmniej w słuchawkach mych, że ja muszę sobie to jeszcze troszeczkę przyciszyć, bo ja po prostu nie słyszę własnych myśli, kiedy gadam do tego mikrofonu. A dobra, no na razie jakoś idzie, kosimy drzewa, kosimy różne rzeczy. Nie anulowało mi licznika za to, że bodnąłem w tego gościa, to jest kurde coś nowego. Mamy, zdobywamy miejsca, proszę bardzo, Proca to jest chyba coś, co się kurde... O, damn, son! Coś, co się dostaje za wystrzelenie zza gościa, za którym jechaliśmy w jego, wiecie, drafting robiliśmy, czyli w tamtym bleble, tunelu powietrznym jechaliśmy. I najwyraźniej udało nam się to przed chwilą uskutecznić, co mi się podoba. Jestem trzeci. Pamiętajcie, ja tutaj staram się dobrze bawić, nawet jak nie wygram, to nie będzie tak źle, ale pamiętajmy też, że to jest zaledwie drugie z trzech okrążeń. Tak więc mamy jeszcze troszeczkę czasu, żeby zyskać wymaganą przewagę.
I tutaj, kurde, muszę przyznać, odkąd wyłączyłem, kurwa nie, muszę to inaczej zrobić, muszę podgłośnić to, żeby siebie słyszeć wyraźniej i troszeczkę bardziej jakby dźwięk przełożyć na mój mikrofon, o. Bo ja dzięki temu, że kupiłem sobie, że wydałem w odpowiednim momencie stówę więcej na interfejs, to nie tylko manipuluję tym, jak głośno słyszę swoje słuchawki, ale manipuluję też tym, co słyszę bardziej, czy grę, czy właśnie mikrofon. Jak bardzo słyszę słuchawki, to ma sens. I to mi się podoba, to jest mega przydatne i w różnych grach praktycznie mam inne ustawienie pyknięte, bo różne gry mają różną głośność oczywiście. Pamiętam, jak się kurwa męczyłem przy Watch Dogsach, ponieważ ta gra była tak na płasko ucięta ze swoją głośnością na jakiejś tam beznadziejnej ilości i praktycznie w każdym odcinku, żeby dało się coś sensownego usłyszeć, musiałem się bawić tym audio, a żeby wiecie, żeby było znośne. Ale kurde, całkiem nieźle mi idzie, ja tak narzekałem na deszcz, a niektóre zakręty naprawdę ładnie mi się udaje kurde pokonać. No i oczywiście autko wygląda przepięknie, ale strasznie mnie bolą te wyścigi troszeczkę w lesie, przez te właśnie drzewa, kurde. Teraz jak jeszcze ten deszcz pada, to jest w ogóle jebana masakra, jak to będzie wyglądało na YouTubie. Ale niestety nic nie zrobię z tym, jak YouTube traktuje filmy. O, kurwa mać. Czy ja jeszcze wyjdę z tego cało? Kurwa i mnie wyprzedza ziomek. Nie! Jeszcze w drzewo wjadę, fuck my life. Jeszcze troszeczkę, bo tutaj kurwa już wyszedłem z tego zakrętu na pewnej kurwa ścieżce ku śmierci. Ten mnie znowu tutaj wyprzedzi, ale tym razem może nie wjadę w to drzewo. Dobra, mamy jeszcze chwileczkę na to, żeby tego gościa wyprzedzić, więc trzymajmy się naszej nadziei, że nam się to uda. Zobaczymy. Dawaj kurwa samochodziku, dawaj, nie wiem czym jest to coś, co przed nami jedzie, ale dasz radę. Moje ty kochane czerwone Ferrari. Okej, dobra. Użyliśmy trochę szmatławej taktyki, żeby zyskać tutaj przewagę. Ale bardzo ładnie wzięty zakręt i kolejny tutaj przed nami. O tak, baby, o tak, manipulacja gazem i odpowiednie skręty, kurwa. I mamy praktycznie dobry drifting. Nie tylko, kurwa, drifting, mamy dobry drifting i jesteśmy na pewnej ścieżce ku zwycięstwu. Haha. Woo, nice. W takich momentach mam wrażenie, że aż tak nie kaleczę. Ale nie oszukujmy się, i tak kaleczę. A sobie tutaj cupacino, cappuccino popijam. 500 tysięcy hajsiwa mamy przy sobie, okej. Premia od zespołu umiejętności. Dostałem tutaj level? Nie, jeszcze chyba nie. Nagrody kibiców 100, normalnie 30 prawie tysięcy. A nawet ponad, bo jeszcze umiejętności trzeba dodać. Dobra, jak widzicie, no teraz liczba fanów z wyścigu na wyścig jest praktycznie coraz większa, no bo nie oszukujmy się, festiwal się rozrasta i można powiedzieć, że po prostu nasze wyścigi stały się takie bardziej prestiżowe. Tak więc jedźmy do kolejnego. Fuck you, man! Harden, kurwa. Harden to taki atak miał meta pod Pokemona, goddammit. A nie, kurde, że ty sobie myślisz, że ty sobie weźmiesz ksywę Harden i kurwa co? Tak gościu myśli sobie, o jebacze, wymyślcie mi ksywkę. Ale stwierdził, nie, kurde, sam sobie wymyślę ksywkę. Otworzył, kurwa, słownik na losowej stronie i wybrał słowo. Tak jak ja bym sobie otworzył słownik i na przykład wybrał sobie ksywę Kiwi. No kurwa, nie mówcie mi, że to nie byłaby dobra ksywa, gdybym sobie wziął ksywę kiwi. Albo na przykład, no nie wiem kurwa, albo jakiś inny owoc, albo warzywo, no ziemniak na przykład, no to wszyscy ziemniaka znacie. Kurwa mać, to nie wiem, może jest taki youtuber w Polsce jak kurwa Fasola na przykład. Hej, cześć, siema ludzie, tutaj Fasola, witam was w kolejnym odcinku, ja pierdyle. Mam nadzieję, że poprzedni się wam podobał, kurwa mać. Oj, mnie zresetowało. Na to wzgórze, ja znowu tutaj się wywrócę. Tutaj Fasola, mam nadzieję, że poprzedni odcinek z Marakują się wam podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie wrócić tam i kurwa dać kolejnej łapki w górę. Ostatnio YouTube umożliwił, że da się dać kurwa 6 łapek w górę na jednym filmie, ale tylko jedno dziennie, więc pamiętajcie, wróćcie i zostawcie łapkę. Zaraz się zabiję. Migam na radarach w ogóle, na takich, na których już chyba migałem wcześniej, ale zaskakująco dobrze niektóre zakręty mi idą, kurwa. Dobra. Tutaj mamy wyścig. Czy się zatrzymam? Prawie. Dobra. Sfiniszujmy w takim razie mistrzostwa, bo to nasz ostatni wyścig w mistrzostwach. Zobaczymy, jakimi warunkami poczęstuje nas tutaj atmosferycznymi panna Forza. Ja widzę, że mamy porę bliską wieczorowi, albo nawet już praktycznie w trakcie wyścigu zrobi się wieczór.
Lepiej się napiję, zanim kliknę rozpocznij zawody, bo by było cienko. Let's do this! Zatem! Leon przed nami, Tygrox. O, widzicie, Tygrox to już jest jakaś bardziej kreatywna ksywa. Ale kurwa, nazwać się Harden? Harden to dosłownie po angielsku znaczy twardnieć. I kurwa, i tyle. I to, nie wiem, to nie niesie za sobą kurwa przesłania. Nie, żeby Tywold niosło za sobą przesłanie, ale to jest coś kreatywnego. To jest słowo, które no de facto kurwa nie istnieje, no. I to jest ciekawa ksywa. Ja nie mówię, że ja besztam ziemniaka, no bo ziemniak to jest akurat takie fajne słowo, nie? Można się jakoś z tym zidentyfikować, można kurde jakiś merchandise, zawsze jest jakieś takie odniesienie do świata realnego, ale kurwa takie przymiotniki jako ksywy to już w ogóle nie rozumiem. Tak jakbyście wy kurwa postanowili, że zostaniecie, nie wiem, youtuberem, streamerem i wasza ksywa to na przykład kurwa cierpienie. O, siema, tutaj cierpienie, witam was na kolejnym streamie. Albo kurwa nie wiem, zakładacie kanał na YouTubie i nazwiecie się, chyba nie wiem, no nie, jakieś takie, Srom, nie? O siema, tutaj Srom, mam nadzieję, to by dopiero merchandise był ciekawy i prawdopodobnie plus 18 zdecydowanie. Chociaż nie no, w sumie to nie czarujmy się. O kurwa mać, nie trafiłem oczywiście. Za bardzo chciałem ściąć ten zakręt. Srom to bądź co bądź jest kurde część życia codziennego, to nie możemy mówić o tym jakby to był jakiś taki temat tabu, nie? Wiecie, to już nie jest kurde ten wiek, kiedy się słyszy srom, vagina, penis i jest takie iiii. Znaczy no dobra, dalej jest, ale nie, ale zna się jakby takie życiowe w sumie kwestie tego wszystkiego i wie się, że no nie można sobie cisnąć beki z penisu i seksu przez całe swoje życie. Trzeba w końcu nastaje taki moment, kiedy jest się w stanie tym... jest się w stanie prowadzić na ten temat jakieś normalne konwersacje, a nie kurwa się podśmiechiwać za każdym razem, jak ktoś powie o waginie na przykład. Nie wiem, jakieś takie życiowe przemyślenia wyszły z tego mojego wymyślania ksywek, kurwa. Ale no mieć ksywę srom, no to przyznajmy, no nie byłoby to coś mega ekscytującego. Nie wiem, jakie filmy by trzeba nagrywać, kurwa. Symulator seksu. W sumie seksmasterka mogłaby założyć drugie konto, które by nazwała srom na przykład. Moszna. Siema tutaj Moszniks. Albo Mosznur. Moszty sznur? Mosznur, Moszty sznur? Kurwa, taka trochę śląsko-gotko. Albo taka wiejsko-gotko, nie jestem pewien, co tutaj bardziej pasuje. Dobra, mamy tutaj teraz w najbliższym czasie najlepsze możliwe okazje, które już się nie powtórzą, żeby tego chuja wyprzedzić, blokując mu kurwa ordynarnie drogę. Właśnie mi się to udało uskutecznić, ale obawiam się, że za chwileczkę gościu może mnie dogonić. Ale meta już niedługo. Meta już niedługo, więc mamy dużą szansę na wygraną. Aaaa, zmieszczę się! Wiii, kurwa, wdupcyłem się w bandy i prosto w kamerę wjechałem. Na sam koniec, goddammit. Znowu to Ferrari 599, takie troszeczkę jest... zagraża mojej pozycji. Ponieważ to z nim walczę o to pierwsze miejsce pod sam koniec, ale... dało radę, dało radę. Mistrzostwa ukończony. Polski język niezaliczona. Kredyty fajnie, ale level dostaniemy, to też zdecydowanie jest jakiś plusik. Mamy spina w związku z tym levelem. Zobaczymy, co tam w spinie. O, teraz mamy Ford GT Horizon Edition. Czy ja go może dostanę? Wątpię trochę, ale 50 tysięcy kredytów to nie jest coś, na co będę narzekał. Zresztą, co już na pewno wcześniej mówiłem. Nagrody kibiców, teraz mamy... ja jebie! O kurwa! Ile bonusowych w ogóle mamy punktów za ukończenie mistrzostw? To nawet nie wiedziałem. Drugie tyle, co za jeden wyścig. A, to może się opłaca, bo i tak jeździmy wyścigi i tak dostajemy punkty za wyścigi. A do tego jeszcze mamy dużo innych bonusów. Dobra, ja muszę sobie filtr z powrotem włączyć, bo wyfiltrowałem sobie tylko obecne mistrzostwa. Mogę tutaj oczywiście jeszcze raz przejechać te wyścigi, które już jeździłem wcześniej. Na przykład ten, tylko że w ramach, wiecie, nie mistrzostw, tylko zwykłego wyścigu pokazowego. Ale czy chcę to robić? Nie do końca. Przenieśmy się tutaj. Jak już mam tyle hajsu, to zdecydowanie stać mnie na fast traveling. Żeby nie zapełniać, nie zapychać odcinka takim zwykłym, prostym jeżdżeniem. A tutaj mamy jakąś listę życzeń i bardzo mnie ta lista życzeń interesuje. Tak więc sobie tam podjedziemy i zobaczymy, co to będzie. Co to będzie? Mam wrażenie, że wyłączenie kontroli trakcji to był bardzo dobry krok, ponieważ zmusza mnie do tego, żebym jednak troszeczkę mniej na wyjebce w tej grze prowadził. To ostatecznie niewątpliwie doprowadza do tego, że chociaż kapeczkę moje umiejętności są w stanie się poprawić.
Oczywiście, nie będę nagle mistrzem, tylko kurwa dlatego, że wyłączyłem sobie kontrolę trakcji, nie? Suko jedna! A, no ale zdecydowanie, no fajnie jest, no i im więcej rzeczy tych asyst się wyłącza, tym bardziej się po prostu czuję, że jednak prowadzi się ten samochód. A nie, że on jedzie sam, a my tylko wyginamy kurde gałki. Czuć bardziej to auto i czuć te rzeczy, które się z tym autem robi. Ma się większe poczucie kontroli i większą satysfakcję, jeżeli coś się uda. Samo kurwa tutaj. Co ja robię? Pomocy! To auto nie wie, co się dzieje. Ja mam wiedzieć? Drzewo! Niechaj chuj cię, drzewo! A! Jezus! Dobra, jadę już tak na YOLO do tego całego samochodu z wyzwaniem. Czym ty kurwa jesteś, ziomek? Znowu będzie jakiś taki chillaxowy przejazd? Mam wrażenie, że to jest jakaś taka limuzynka. Wybierz się na wspaniałą poranną przejażdżkę w absolutnym luksusie. No, to zdecydowanie. To będzie takie chillaxowe przejażdżki to będą. Bardzo chętnie, co to za auto w ogóle jest? Wyścig do celu, no to się zorientowałem już. Rolls-Royce Wraith, no. No to zdecydowanie myślę, że Rolls-Royce się kwalifikuje jako limuzyna. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ale widzicie, dostanę kibiców, fanów, nieważne. A mamy przy okazji jakąś przyjazną przejażdżkę. Zmieńmy sobie tylko stację radiową. A w ogóle odkryłem ostatnio, dlaczego moje pady niektóre mogą gorzej reagować. Albo szczególnie, dlaczego się może psuć krzyżak. Otóż ja zawsze mam tak, że jak trzymam sobie na biurku kawę, to po tym jak ją wypiję, to bardzo często odkładam ją na prawą stronę. Tak samo pada odkładam na prawą stronę, bo mam go w tej chwili na dość... Ja jebie. Mogę wycofać, no tak, bo to przecież oficjalny wyścig. Odkładam go na prawo, ponieważ z prawej strony mam komputer i w sumie tak mi o wiele wygodniej jest. Tak mi o wiele wygodniej jest go odkładać, krótki kabel i tak dalej. Ja nie chcę mi się tego kabla zmienić po prostu. I kiedy ja odkładam tą kawę, nigdy do końca nie dopitą. Nigdy nie jest tak, że wiecie, na dnie kubka nic nie ma, a czasami po prostu zapomnę tej kawy dopić, czy mi się nie chce jej dopijać do końca. Przychodzi mój kot. Przychodzi mój czarno-biały kot, którą możecie kojarzyć być może ze zdjęć Instagrama lub kobiety mej Zosia NS. Tak samo na Instagramie polecam zafollowować Zosia NS, Zosians. I ona wkłada łapę do tego kubka i wylizuje tą łapę. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale ona lubi zimną kawę. Najprawdopodobniej dlatego, że zawsze pije kawę z mlekiem. Praktycznie bardzo, bardzo rzadko pije kawę bez mleka. Chyba, że nie wiem, naprawdę chce mi się kawy napić. W celach, wiecie, obudzenia organizmu. I naprawdę nie chce mi się iść, co ja robię? Nie chce mi się iść do sklepu po mleko. To są jedyne sytuacje, kiedy ja nie dodaję mleka do kawy, ponieważ zwykle go zdecydowanie dodaję. I ona wkłada tą łapę, wylizuje sobie tą łapę i w którymś momencie zapewne bierze tą łapę i tak nią macha bardzo szybko, żeby sobie ją otrzepać z tej kawy. Albo w ogóle wkłada, otrzepuje i zlizuje tylko to, co zostanie. I to otrzepywanie łapy powoduje, że ja czasami przychodzę rano, czy tam w południe, po tym jak już się obudziłem, do pokoju. I co odnajduję? Odnajduję całe kurwa biurko zachlapane pieprzoną kawą. I oczywiście zawsze, jako że pad leży z prawej strony, to odnajduję też krople na padzie. Co jest niesamowicie frustrujące, ponieważ wiecie no, kawa zawsze jakiś tam słodzik jest i to powoduje, że ten płyn, no to nie jest woda, która nie wiem, wyparuje i nic się nie stanie. Niestety nie, to jest płyn, który sprawi, że niektóre przyciski mogą nie działać. Mam wrażenie, że w tej chwili, po wczorajszej sesji picia mojej niedopitej kawy, Miśka sprawiła, że mój krzyżak działa jeszcze gorzej niż domyślnie działają kurwa krzyżaki w tych padach z Xboxa One, działają chujowo. I niesamowicie często gra rejestruje je podwójnie, zamiast pojedynczo, bo ja klikam raz, a to nagle się okazuje, że kurwa kliknąłem dwa razy. To kompletnie nie było to, o co mi chodziło. Przejebane ten Rolls Royce jest. Jeszcze jadę po tej mokrej drodze i się ślizgam jak szalony. Ja dojadę teraz na ten pieprzony festiwal w lesie, znaczy na pustyni. Nie wiem w sumie, gdzie ja dojechałem, ale przyjechałem tutaj na chillaxie. To był taki story time dzięki tej właśnie liście życzeń. Expa trochę będzie za chwileczkę, ale raczej na pewno nie będzie to kolejny level. 13 tysięcy im brakuje, co? Okej. No i standardowo... rozbudowę mamy, fajnie. Standardowo też niestety... Cóż, no... Co ja chciałem powiedzieć?
Lista życzeń była łatwa, dlatego nie było takiej kosmicznej ilości niestety tego. Nie było takiej mega fajnej ilości tych fanów za ten wyścig. To mogę rozbudować, ale to już jest na trzecim. To mógłbym rozbudować, to też już jest na trzecim. I to w sumie jest już nawet kurwa na czwartym. Dzięki za w ogóle informację, że festiwale aż do piątego poziomu można rozbudować. Rozbudujemy sobie ponownie ten salon. Przepraszam, nie salon, tylko ten, no to miejsce festiwalu. Wtedy będę miał każdy na trzeci, zresztą tym jestem teraz bardzo zainteresowany. Zobaczymy, jakie kolejne autka mi zaproponuje. Może tym razem będę zainteresowany, bo ten Classic Rally to jednak nie do końca było mi w smak, że mi gra proponowała, dlatego zobaczymy, co to będzie tym razem. Jebać skrzyżowania! A, że jebnął. O, lusterko mi odpadło! Coś mi odpadło! Zapomniałem, że ja mam taki dziwaczny klakson tutaj ustawiony. Aż wam pokażę, tylko wyłączę radio. Jesus! Dobra, niech będzie ten dance cały włączony. Kawałek się nazywa dance. A my jedziemy do miasteczka i rozbudowę robimy. Jakoś nie zwracam kompletnie uwagi na to, jak wizualnie się zmienia miasteczko po rozbudowie, a się kurde zmienia. Rozbuduj zatem. Co się tym razem stanie? Poza oczywiście cały czas tą samą animacją, która się cały czas odtwarza. Kamera przejeżdża przez paczkę desek i nagle wii! No, jaka ty śmieszna jesteś, koleżanko! Fuck you! Bitch! Co mi tutaj zaproponuje? GT Cars! To brzmi jakoś ekscytująco. Na niektóre mnie stać, a na niektóre musiałbym w ogóle wydać większość moich pieniędzy. Mam tego Rolls Royce'a. Dwa różne Rolls Royce'y, obydwa drogie jak skurwysyn. Mamy Maserati, Jaguara i Alfa Romeo. Alfa Romeo, nie dziękuję, nie jestem romantykiem. Jakoś tak to było. Co by sobie tutaj wziąć? Myślę, że weźmiemy jednego z tych, Jaguar albo Maserati. Który mi się bardziej podoba? No bardziej mi się podoba Jaguar. Weźmiemy Jaguar. Jebać. Zobaczymy, co to będzie. Czy jakieś malowanie na niego wrzucimy, czy może weźmiemy po prostu jakiś kolorek? Czemu ci ludzie... to wygląda interesująco. To mi się już podoba. Z automatu. Czemu ludzie zawsze jakieś taką tonę naklejek chcą, kurwa, nałożyć na niektóre te samochody? Mnie to w ogóle, kurde, nie jara jakoś. Ja wolę mieć jakieś ładne takie wzorki, wiecie, schludne. Albo pojedynczy kolor, dwa, trzy kolory, może jakieś paski. Ale jakieś, kurwa, kalkomanie, naklejki ponaklejane. To jest tak bardzo kompletnie, moim zdaniem, tak bardzo psuje samochód, że ach. Współczuję ludziom, którzy, kurde... Nie wiem, dostają samochód z firmy i on jest tak zajebiście mocno, kurwa, obklejony jakimś, żabka, coś tam. Oczywiście dostaję, kurwa, dwa wyścigi, a cała reszta są te pieprzone wyzwania. No cóż, pojedźmy w takim razie w tamtą okolicę i zobaczmy, co to będą, na przykład ta pokazówka, niech będzie. Jak się będzie tym naszym Jaguarem z jakimś takim pseudo-kamo jeździło? Środek wygląda oczywiście klasycznie, standardowo, oczywiście już się w coś wjebałem. Magia kamery z wnętrza pojazdu. W moim przypadku. Wow, okej. Ma w sobie moc ten jebaka. I jakiś spoiler mi się rozłożył. Ha! To od razu sprawia, że mam lepsze zdanie o samochodzie. Znaczy, przepraszam, czuję się bogaciej jadąc tym samochodem. Może się kurwa oprę, bo naprawdę te plecy to już zaczynają mnie zabijać. A powinienem się niby opierać. Te krzesła są tak skonstruowane, żeby się jednak opierać. Ja staram się jakoś tak w miarę w kamerce wyglądać. Muszę poprawić troszeczkę ten mój setup, żebym w kamerce jakby wyglądał w porządku, w sensie kadrowania, a żebym nie musiał się tak pochylać, kurwa, i siedzieć wyprostowany. Aaaa, hamuj! Myślałem, że uda mi się na drodze zostać, ale się myliłem, kurwa.
Ale punkt umiejętności zdobyłem, cudownie. A tu mamy gdzie strefę driftu, dobra. Dobra, punkt umiejętności. To dostajemy teraz punkta za robienie zdjęć samochodom. Znaczy, mogę sobie odblokować tego skilla z robieniem zdjęć. Tak więc zrobimy to. Chyba, że tutaj coś ciekawego. Mech! Tutaj poproszę. Odblokuj coś tam, coś tam. Odbieraj gotówkę. Ta piękna trawa. Hey, Sophia. Horizon PR have asked for marketing shots of every car at the festival. Now, I could get a whole team of wildlife photographers, or I could ask you nicely. You'll collect a fee for every car you snap. It's easy. Here, start with your car. O, ja mogę przytrzymać do góry, żeby uruchomić ten tryb. Ja nie wiedziałem. Ja za każdym razem, jak chciałem, to wchodziłem do menu. Szkoda, że jestem w takim chujowym miejscu na robienie zdjęć. Fokus, kurwa. Jak się zjeżdża na dół. O, takie swagerskie zdjęcia samochodu, tak z dołu, żeby były. Lewy bumper resetu i urządzenia, uszkodzenia kosmetyczne. Wysokość, fokus, tryb efektów, bitch! Miękkie, twarde, elastyczne, krzywe, długie, grube i chude. Nie wiem, cyknę jakoś tak. No i proszę bardzo. O kurwa, trzy auta naraz złapałem. Okej. Potem dostanę premię. Dobra, dobra. Już jak teraz to widzę, to mi się przypomina mniej więcej, jak to działało. Jak to działało w dwójce. I że całkiem sporo tego cykałem. No dobra, jak mówiłem, mamy tutaj strefę driftu. Ciekaw jestem, czy teraz jakoś jakiś lepszy, większy wynik uda mi się wykręcić na tej pieprzonej strefie driftu. Wow, okej. 7000 jak na razie, co? O! Ty suko! Nie wyjebało mnie, bo zahaczyłem o tą flagę. Znaczy, wywróciłem ją, ale to mi zaliczyło. Ja jebie, to jest niesamowite, kurwa. Dostałem gwiazdkę na strefie driftu. Jestem, kurwa, w szoku. Ale teraz sobie wjechałem jeszcze raz, bo chciałem tutaj jeszcze raz sobie przedriftować. I skurwysyny mi tu jakieś wjechały. A w ogóle mi nie zaliczyło wjazdu w tą strefę driftu. Nie wiem w sumie czemu. Nieważne, zrobiłem gwiazdkę, 86 tysięcy kibiców. Jak taki wynik uzyskuję w strefie driftu, to ja już jestem w sumie zadowolony. Ja nie będę cisnął więcej tego szczęścia. Zastanawiam się, co jest tam. Podjedźmy sobie tam. Tylko czy... Oh, czy drzewo nienawidzi mnie tak samo jak ja jego? Tam gdzieś jest nasz cel. A że widzę tutaj bardzo ładne wzgórze. Jebać drzewa. Bardzo ładne wzgórze, które aż po prostu mówi do mnie. Tivur, wjedź na mnie, ujeżdżaj mnie. Podpisano wzgórze. To nie mogę się oprzeć i muszę na to wzgórze wjechać po prostu. Kurwa maj, co się dzieje? Czy ja przeżyję podróż przez tą wodę? Chyba powinienem. A, przeżyję. Od razu mamy mycie samochodu. Ten samochód jest tak kurwa mocny. Tak się ślizga na trawsku. Szalone. A jestem w szoku, że tyle punktów udało mi się na tym drifcie. A w sumie, ile potrzeba, żeby mieć dwie gwiazdki? Brakło mi 3000 punktów. Ja bym zrobił te dwie gwiazdki tam. True story. Gdybym był bardziej skupiony. Mamy radar. Okej. Okay. To się rozpędźmy zatem. To autko jakieś tam 270 wyciąga, jak się przez chwilę jedzie. Mogłem fotkę zrobić. A, zresztą, nieważne. Plus, jak się trzyma strzałkę do góry, to troszeczkę trwa, zanim gra jakby pokapuje się, że chcemy włączyć ten tryb zdjęć. A więc 100 razy lepiej zrobić tak i tutaj wejść do trybu zdjęcia, bo przynajmniej cyka nam to od razu. No, halo, tu i zrób zdjęcie. Jeden tylko nowy. No dobra, trudno się mówi, przetwarzanie zdjęcia. Nie potrzebuję przetworzonego zdjęcia, tak, chcę wyjść. Chciałbym móc po prostu ponapierdalać po B na padzie i już wyjść. Zamiast, kurde, być zmuszony, żeby tam jeszcze potwierdzić i wybrać. Drzewo. Aaaa! Czasami drzewa się przydają, właśnie tak jak w tym przypadku, żeby się zatrzymać. Dobra, jedziemy w takim razie do tego fotoradaru. On cyka chyba w obydwie strony. Nie, no tak, no raczej, że cyka w obydwie strony. W końcu to radar. Znaczy, tam są w sumie dwa radary w przeciwne strony ustawione. Gra mi chyba oznacza autka, które mogę sfotografować, żeby mieć jakiegoś bonusa za nie. Ale to już jebać. Cyk!
Kurwa, co za drifting był. Dobra, też jedną gwiazdkę. Ile tutaj trzeba było, żeby mieć więcej? To jest 274. No musiałbym naprawdę, to auto musiałbym do granic możliwości generalnie wykręcić. No dobra. Ile ja w ogóle potrzebuję do zawodów pokazowych? Nie jestem pewien. Tych tam 5 milionów, czy kurwa ile? Chyba 5 milionów. No dobra. A za zawody też dostanę w sumie, nie wiem, kolejny milion, czy ile, bo te zawody są cholernie dużo warte. Tutaj jeszcze w ogóle jakiś skurwol gdzieś jest obok. Siema, panie frajerze. Jesteś kurwa mój. Cyk. Tak, Rolls Royce Dawn. Zdecydowanie jak gościu ma znaczek aparatu nad sobą, to mogę go sfotografować i dostanę hajsiwo. W sumie to nie jest taki zły sposób na zdobywanie hajsu, bo kurde, pofotografuję parę jakichś dupo aut i jest nieźle. Wyścigniemy się z nim na sam koniec, bo tak sobie wymyśliłem. Zobaczymy, czy się uda. Trasa jest taka, widzę, dość prostolinijna. Gra mówi, że to ma średni poziom trudności, a ja śmiem się sprzeciwić. O kurwa! O Boże! Dobra, mogę się wycofać. Ten frajer, kurwa, zahaczyłem o niego. Frajer bombka. To teraz jakoś lepiej. O właśnie, tędy na przykład. Pieprzona ziemia jest największą słabością tego samochodu, bo wtedy po prostu wymyka się absolutnie spod kontroli, robi co chce, wyjeżdża kurwa na wakacje do Tunezji mimo ostrzeżeń z rządu. Dobra, damy radę. Już mamy tam wyścig. Nie wiem w ogóle, czemu gra mi mówiła, że średni poziom trudności jest z tym gościem. Bitch please! Hajsiwo dla mnie poproszę. Nagrody. Kurwa mać, ile pieniędzy! Za co to? Są te premie, które ze skilli mam, czy co? Nie mam zielonego pojęcia. I knew you were doing these street races. You got another invite. I won't dob you in on one condition. Can I come and watch you wipe the floor with them? Ło Boże, panie, tutaj mi tyle rzeczy teraz tutaj odblokowało, te nielegalne wyścigi. Ja zapomniałem, że jeżdżenie tego sprawia, że mi się odblokowują te wyścigi. Wpadnę do wody! Nie wpadnę do wody, jebnę w drzewo jakieś. Co znaczy kurwa jeść w konwoju? Co to ma znaczyć w ogóle? Tutaj jest ten konwój. O, X. Hey Sophia, there's a driver who's got a bit of a following. It might be worth bringing them into your lineup. Dobra, jakiegoś nowego gościa mamy w takim razie, obczajmy, gdzie on się będzie znajdował. Gdzieś tutaj. To zrobimy to w kolejnym odcinku, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten się wam podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie go ocenić. No i cóż, mam nadzieję, że się wam podobał. Ja jeszcze tutaj na sam koniec... Kurwa, czy ten konwój mi odjechał, czy mi się wydaje? Nie, tam jest jeszcze ziomek. Ja go jeszcze kurwa dogonię. Ty, przeniósł się tutaj teraz obok mnie jest? Jebnie we mnie. Wow! O, interesujące. Się tutaj dzieje. Coś mi tutaj pokazało, że pod spodem jest? Dobra, jebać go, tak czy siak. Dzięki, trzymajcie się i hej!